Monika włodarczy, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest ksiądz Rafał Kowalski z Archidiecezji Wrocławskiej. Witam serdecznie. Proszę księdza, spotykamy się w takim szczególnym czasie. Pierwsze dni listopada to czas zadumy, to czas odwiedzin bliskich na grobach. No właśnie, jaki to jest czas? Czy to jest specyficzny, szczególny czas dla chrześcijan? Ja myślę, że tutaj już ulegliśmy pewnym stereotypom, że to jest czas tylko i wyłącznie zadumy i tylko i wyłącznie czas odwiedzin bliskich, właśnie grobów naszych bliskich. Bo tak naprawdę 1 listopada to jest Dzień Wielkiej Radości. To jest Dzień Wielkiej Radości w Kościele, ponieważ wtedy świętujemy tak naprawdę. Yy, święto, czy wspominamy tych wszystkich, którzy już osiągnęli chwałę zbawionych, o których wierzymy, że, że żyją w niebie. A zatem... Co może zaskoczyć większość tych, którzy odwiedzają groby bliskich właśnie w pierwszych dniach listopada, yy, tak, że jest to z, święto gdybyśmy, gdybyśmy się trzymali takiej yy, stricte prawnej strony tych dwóch dni, a więc pierwszego i drugiego listopada, to trzeba by było powiedzieć, że takim właściwym dniem odwiedzania grobów bliskich i modlitwy za zmarłych byłby drugi listopada. Natomiast pierwszy listopada jest rzeczywiście dniem, w którym wspominamy tych, którzy są zbawieni. Pierwszy nie wyklucza drugiego. To znaczy, tych ludzi, których Kościół oficjalnie wyniósł na ołtarza, więc tych, których oficjalnie ogłosił świętymi, wierzymy, to jest tylko pewna cząstka tych, którzy tak naprawdę żyją w niebie. I ja wierzę chociażby, że moja babcia, która całe życie naprawdę była bardzo osobą dobrą, bardzo wierzącą, pomagała innym, mimo że nie ma jej na ołtarzu, mimo że nie ma jej na obrazkach świętych, to ja wierzę, że ona też jest w tym gronie zbawionych. I dlatego ja też 1 listopada świętuję chociażby odwiedzając grup swojej babci, świętuję to, że ona żyje, że ona żyje w niebie. Ale jest drugi dzień listopada, dzień mhm. zaduszny, nieco inne, yy, nieco inne w swojej wymowie dzień. Na czym polegają właśnie różnice między tymi? Nieco inny w swej wymowie. Myślę, że żebyśmy zrozumieli w ogóle wymowę zarówno pierwszego, jak i drugiego listopada, to trzeba by popatrzeć się troszeczkę na takie chrześcijańskie spojrzenie na śmierć. Ja nie chciałbym tutaj wchodzić w jakieś teologiczne rozważania, natomiast bardzo podobało mi się takie porównanie do życia człowieka tutaj na Ziemi, naszego życia, do życia dziecka, życia płodu w łonie matki. I to jest rzeczywiście ciekawe porównanie, dlatego że dziecko żyjąc w łonie matki, to to łono matki jest dla niego całym światem. I gdyby to dziecko miało tak rozwiniętą inteligencję, to mogłoby się zapytać, po co mam na przykład ręce, po co mam nogi. Właściwie pępowina mi się tylko przydaje. I gdyby to dziecko mogło o coś prosić, to mogłoby prosić o poszerzenie pępowiny. I proszę zobaczyć, że paradoksalnie jedyną rzeczą, która nam się nie przydaje po narodzeniu, to jest właśnie pępowina. Zostaje po niej jakiś ślad tylko. Dlaczego na to zwracam uwagę? Bo ten czas jest potrzebny dziecku, żeby się w nim wykształciło to wszystko, co będzie mu potrzebne do życia na tym świecie. Ja się na tym nie znam, lekarze mówią, że dla dziecka moment porodu jest szokiem, że ono tamtego świata nie chce opuszczać, że tam w tym świecie się czuje bezpiecznie, jest mu ciepło. I dopiero, kiedy dochodzimy do używania rozumu, właściwie przekonujemy się, że a nie, tamten czas był nam potrzebny, żeby żyć w tym świecie. I bardzo lubię to porównanie, bo ono jest nam potrzebne i chrześcijanie, jako chrześcijanie wierzymy, że ten czas tutaj na Ziemi jest nam potrzebny do życia w przyszłym świecie. Tutaj ma się w nas to wszystko wykształcić, co będzie nam potrzebne, i dlatego na przykład yy, w przypadku męczenników mówiło się, że Dzień Śmierci to jest ich Dzień Narodzin. To jest ich Dzień Narodzin dla Nieba, Narodzin do, do Nowego Życia. Jeżeli teraz tak spojrzymy na yy, chrześcijańskie spojrzenie na śmierć, na, na życie tutaj na Ziemi, to w tym momencie uświadomimy sobie, że, że my nie upajamy się śmiercią, nie upajamy się yy, cierpieniem, nie upajamy się tym, że czyjeś życie się skończyło. Nie, my po prostu spotykamy się na, nad grobami, yy, wzywamy, nazwę to tak teologicznie, wstawiennictwa wszystkich świętych, czy prosimy o modlitwę wszystkich świętych, dlatego że my wierzymy, że mimo że nasze zmysły ich nie dostrzegają, mimo że my ich nie widzimy, to wierzymy, że oni żyją gdzieś, że oni żyją w innym, lepszym świecie. I proszę zwrócić I to uwagę. To jest ta nadzieja w tej symbolice śmierci i w tym święcie wszystkich świętych? Myślę, że tak. Myślę, że tak, ale proszę zwrócić uwagę, tak jak my dzisiaj spotykamy się tutaj i na przykład pani może powiedzieć do mnie: księdza, "Proszę o modlitwę w jakiejś tam intencji, bo coś się dzieje, nie wiem, w mojej rodzinie, w moim domu, w moim życiu i tak dalej". Tak samo ja wierząc, że ci święci też żyją, ja mogę powiedzieć, proszę o modlitwę. Błogosławiony Janie Pawle II, proszę cię o modlitwę. Święta Jadwigo, proszę cię o modlitwę. Właśnie za mnie, bo coś się dzieje, możemy prosić o ich wstawienie. To jest dobry moment, żeby to sobie uświadomić. Jak powinniśmy zatem obchodzić Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, by być troszkę w zgodzie z tradycją, troszkę w zgodzie z nauką Kościoła, a troszkę w zgodzie z taką naszą prywatną. Jednak jakimiś emocjami może nie tak wesołymi. Czyli jak wypełnić ten czas, by był on rzeczywiście. Wypełniony ja myślę, że dobrze, wartościowo. Zarówno, zarówno tradycja, nauka Kościoła, jak i nasze przeżycia się ze sobą nie kłócą. To znaczy, można y, świętować jej być w całkowicie w zgodzie z tradycją, całkowicie w zgodzie z nauką Kościoła i całkowicie z naszymi tradycjami. Y, nie widzę nic złego w tym. Jest to dzień wolny od pracy, żeby 1 listopada będąc na przykład na Mszy Świętej lub uczestnicząc, bo są takie Msze Święte na cmentarzach, sprawowane, y, stanąć nad grobami swoich bliskich i tam się za nich pomodlić, zarówno pierwszego, jak i 2 listopada. Bo, bo proszę, Zwrócić uwagę, że ta nasza modlitwa i te nasze spotkania nad grobami, one też mają sens o tyle, o ile ja wierzę, że, że ich życie się tutaj nie zakończyło. Może inaczej, że ich życie na tym świecie się zakończyło, ale że w ogóle ich życie dalej trwa, że ich życie to taka półprosta. Miała początek, nie ma końca. Czyli tak naprawdę fundamentem w całej tej celebrze jest jednak kwestia wiary. Naturalnie tak. Proszę księdza, chciałam zapytać o symbolikę, o symbolikę i obrządek. To znaczy, w, w trakcie tych dni listopadowych zapalamy świeczkę na grobach zmarłych. No właśnie, czy jest jeszcze jakiś obrządek, czy jest jeszcze jakaś symbolika, która tego dnia powinna zostać wypełniona? Nie ma czegoś takiego, jak jakoś spisane, skodyfikowane sposoby przeżywania uroczystości Wszystkich Świętych, bo nawet ta świeczka, o której Pani wspomniała, rzeczywiście ona ma sens o tyle, o ile ona coś dla nas oznacza. Ja spotkałem się z czymś takim, zresztą w wielu kościołach, już dzisiaj w Polsce też widzimy różnego rodzaju świeczniki ustawione, i ludzie po nabożeństwach zapalają jakąś świeczkę. Ja spotkałem się z czymś takim w jednym z kościołów we Francji chyba, i tam zauważyłem, że była piękna tablica, właściwie na niej była wypisana modlitwa. Mniej więcej takiej treści, że Panie Boże, byłem w tym kościele, tutaj się modliłem, zostawiłem ci swoje sprawy, ale ja tu dłużej zostać nie mogę. I dlatego to palące się światło niech pozostanie jak ta modlitwa tutaj. I ja rozumiem, że szerszy yy, tak. sens. I, i, ma I na przykład, sama jeżeli stawiam, stawiam świeczkę na grobie swojego bliskiego, czy, czy, czy jakiś znicz. To też ona ma sens o tyle, o ile coś oznacza dla mnie. Nie tylko po prostu zapalenie świeczki i pójście dalej, ale chociażby modliłem się nad tym grobem, nie zostanę tu cały czas, wrócę do swoich zajęć. Niech to polance się światło jak będzie jakby przedłużenie mojej modlitwy za niego. Podczas listopadowych dni Wszystkich Świętych i dnia zadusznych na cmentarzach organizowane są procesje, bardziej chyba w trakcie dni Wszystkich Świętych. E no właśnie, czy to jest taki obrządek, w którym każdy chrześcijan powinien e, uczestniczyć, czy e, powiem tak, nie ma jakiegoś, na wzór mszy świętej niedzielnej? Nie ma obowiązku, nie ma obowiązku i ja e, właśnie jestem zawsze bardzo daleki od tego, że to trzeba koniecznie pod jakimś tam karą czy pod jakimś przymusem. E, nie ma takiego obowiązku. Natomiast, no właśnie, my jako ludzie właśnie żyjący tutaj na świecie potrzebujemy pewnych znaków, potrzebujemy czegoś co jest jakby dla nas dotykalne, namacalne. E, to widać w momencie kiedy przeżywamy, nie wiem, narodziny dziecka, kiedy przeżywamy zawarcie małżeństwa, można powiedzieć, no co oznaczają te obrączki nałożone na palet, no kawałek złotego metalu. My potrzebujemy tych znaków, bo dla tych, którzy zawarli małżeństwo, ten kawałek złotego metalu to jest coś naprawdę o wiele więcej. I teraz taka procesja jest takim też widocznym znakiem. Ona ma swój bardzo głęboki teologiczny sens, że obchodzimy ten cały cmentarz, zatrzymujemy się w czterech jego miejscach, szczególnie modląc się właśnie za tych wszystkich, którzy tam spoczywają. Można było powiedzieć, równie dobrze ksiądz mógłby stać w Miejscu i się modlić. Równie dobrze każdy z nas mógłby stać w miejscu i się modlić, ale właśnie ten znak, że chodzimy po tym cmentarzu, że zatrzymujemy się na moment, pokazuje nam właśnie takim bardzo widocznym, namacalnym, dotykalnym znakiem, że jesteśmy właśnie blisko tych, którzy na tym cmentarzu spoczywają. Proszę księdza, które ze świąt jest ważniejsze? To 1 listopada wszystkich świętych czy dzień zaduszny. Nie wiem, Dla pyta Pani o taką hierarchię. Dla chrześcijan, tak. Gdybyśmy się trzymali takiej hierarchii ważności dni liturgicznych, to moglibyśmy powiedzieć, że. Oczywiście 1 listopada ma rangę uroczystości, a więc ranga uroczystości zdecydowanie jest wyżej i patrząc pod tym względem można powiedzieć, że 1 listopada jest dniem o wiele ważniejszym. Natomiast ja bym nie chciał ich sobie przeciwstawiać, dlatego że one niosą zupełnie inną treść. Tutaj modlimy się, prosząc Stawiennictwa wszystkich świętych, tych, którzy są zbawieni. Tutaj Dzień Zaduszny jest bardziej dniem właśnie modlitwy za zmarłych, szczególnie za tych zmarłych którzy oczekują jeszcze na dołączenie do tego grona wszystkich świętych. Mówimy w katolickiej religii, że oczekują w czyśćcu. Czyli to spotkanie z tymi, którym ta modlitwa jest bardzo potrzebna. Bardzo potrzebna. Ja, ja bardzo, bardzo lubię znowu też takie porównanie, bo myślę, że o tych rzeczywistościach nadprzyrodzonych świetnie yy, mówi się porównaniami. Słyszałem właśnie dotyczące tych zmarłych, którzy oczekują na tę modlitwę, czy którzy oczekują na przejście do grona zbawionych. Yy, jak czasem sprzątamy nasze mieszkanie, czy sprzątamy w jakiś garaż, jesteśmy ubrani w jakieś takie brudne ubrania i robocze. I, robocze. I nagle Odwiedza nas ktoś z przyjaciół, ubrany przepięknie, ubrany w garnitur, czy ubrany w elegancką kreację. I my tak otwieramy mu drzwi, patrzymy na niego i mówimy. Właściwie no teraz no nie mogę Cię przytulić, nie mogę się z Tobą przywitać, no, no bo jestem brudny. Ja muszę się... Poczekaj. Poczekaj, ja pójdę do łazienki, się umyję, oczyszczę, przebiorę i dopiero Cię przytulę. I ktoś powiedział, że, że, że właśnie tak jest z tym czystym, że człowiek widząc Boga y, po śmierci mówi sobie, patrz na swoje serce i mówi, Panie Boże, ja jeszcze nie mogę Cię przytulić. Ja muszę, ja muszę jeszcze właśnie doznać tego całkowitego oczyszczenia. Myślę, że to jest dobry obraz, który nam pokazuje, że właśnie naszą modlitwą, ofiarowanymi, to też jest ważne, odpustami zupełnymi które możemy zyskać właśnie chociażby 1 listopada nawiedzając groby bliskich i modląc się za zmarłych? Możemy właśnie im pomóc się oczyścić. Możemy im, tym naszym bliskim, pomóc, przejść do tego grona zbawionego. Czyli teologicznie również ważny dzień jak 2 listopada, choć, nie wolno od pracy. Proszę księdza, jak tłumaczyć to, że w specyfice europejskiej na tle innych krajów europejskich to Polska właśnie ma te tradycje odwiedzania grobów, odwiedzania bliskich, odwiedzania cmentarzy tak mocno zakorzenioną. To pytanie bardziej nie wiem się do antropologów, czy do socjologów. Skąd to się, się wzięło? Skąd to kościele, się wzięło? Tak, natomiast się księża nad tym natomiast proszę zwrócić uwagę, że jakoś tak bardzo mocno jesteśmy wychowywani w takim szacunku dla ludzi starszych w naszej rodzinie. Przynajmniej ja tak byłem wychowany w szacunku dla swoich przodków, w szacunku dla tych, którzy jakby tworzyli moją tożsamość I, i w tym momencie ich odejście takie fizyczne odejście, ponieważ już ich nie ma, sprawia, że właśnie oni jakby jakoś żyją w naszej pamięci. I mam wrażenie, że to jest, że to jest właśnie takie jakby. Bo, bo proszę zwrócić uwagę, że groby odwiedzają także ludzie, którzy nie wierzą w Jezusa, także którzy nie są chrześcijanami, a także odwiedzają groby swoich bliskich. I jest to jakaś forma, nie wiem, przedłużenia im tego życia, że oni, chociaż ich nie ma fizycznie na ziemi, ale oni żyją w naszej pamięci, że ja o nich pamiętam. Zresztą tak ktoś powiedział, Czyli że forma tak wychodząca długo, poza ramy religijne, tak, stająca się już pewną y, tradycją dokładnie. kulturową. Tak długo człowiek żyje, jak jakoś, w jakimś sensie bliscy o nim pamiętają. Więc myślę, że, przypuszczam, że może to z tego wynikać, że, że że to, to, to ma jakiś z tym związek. Proszę księdza, na koniec chciałabym zapytać o taką może dość kontrowersyjną kwestię, ale jednak, jak księża patrzycie na to, że no właśnie często dni pierwsze, pierwsze i drugie dni listopada są taką ferią jednak wystrojów grobów. Prześcigamy się w przystrajaniu kwiatami, zniczami. Czy w tej pogoni gdzieś się nie zagubiamy? Naturalnie każde święto, i ja myślę, że wszystkich świętych jeszcze nie tak mocno jak chociażby Boże Narodzenie czy Wielkanoc. No jest narażone i to niestety nie z winy ani ludzi wierzących, ani z winy kościoła. Jest narażone na pewną komercjalizację, no i, i jeżeli ktoś widzi, że na tym może zarobić, to to robi. No niestety żyjemy w takim świecie, w którym też ludzie, nie zawsze wierzący, ale widząc, że mogą zarobić na wierzących, to robią, chociaż z drugiej strony ja też nie widzę w tym nic złego. Jestem bardzo daleki od takiego osądzania czegoś tylko po, patrząc na jakby, nie wiem, zewnętrzny znak. Znowu przykład. Pytał się mnie ktoś, czy jeżeli się nowożeńców obsypuje ryżem, czy to jest grzech, czy to nie jest grzech? I to jest właśnie, zależy od tego, co ja mam w sercu, obsypując ich ryżem. To znaczy, jeżeli ja zakładam, że jak ja ich nie obsypię ryżem, to nie będą na całe życie nieszczęśliwi, to są to zabobony. Ja od ryżu uzależniam ich szczęście. Jeżeli ja to robię po prostu dla zabawy, dla jakiegoś podtrzymania jakiejś tradycji, to nie widziałbym w tym problemu. Podobnie rzecz się ma z, z tym... Z przystrajaniem, u, do, no, z przystrajaniem grobów. grobów. Jeżeli ja to robię dlatego, żeby sąsiadka widziała, że ja mam najpiękniejsze gruby na całym cmentarzu, to wtedy rzeczywiście no, no jest to niebezpieczne. Natomiast jeżeli ja to robię z szacunku dla swoich Zmarłych, dla, dla bliskich zmarłych to nie widzę w tym nic złego. Tą płętą w takim razie kończymy nasz program. Ksiądz Rafał Kowalski z Archidiecezji wrocławskiej był dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie za przyjście dziękuję do studia. Bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.